Primex has been one of my absolute favorite shoes ever. It's gigantic and chaotic, and I love it for fast, long runs. But with a complete redesign in the Primex 2 Strung, has Adidas made all the right changes to avoid a sophomore slump? It's time to lace up the Primex 2 Strung and take it for a run. To są najbardziej pożądane buty roku 2023 ze stajni Adidas. Długo wahałem się, czy nabyć te oto obuwie. Przyczyna była taka, skrajnie różne recenzje i przede wszystkim waga. Straszono, że te buty są ciężkie. Od razu chcę zdementować. Rzeczywiście, ten but waży sporo, ale w porównaniu do jedynki nie ma aż tak kolosalnej różnicy, a co jeszcze ważniejsze, nadal są to super buty. Zobaczmy, jak prezentuje się karton Adidasa. Buty zostały wyprodukowane w Chinach. Oto model Adidas Primex Strung 2. I wreszcie je mam. Te buty w takiej oto kolorystyce to trzecia wersja, którą wreszcie zakupiłem po wielu tygodniach refleksji, analiz i chciałbym opisać pokrótce najważniejsze cechy tego buta i jakie mam oczekiwania. Jeśli chodzi o zmiany w stosunku do wersji pierwszej, to nadal utrzymano tą bardzo ciekawą, unikatową cholewkę robiona z niezliczonej liczby nitek i rzeczywiście robi to wrażenie. Stopa ma być bardzo wygodnie osadzona. Co ciekawe, zastosowano połączenie języka z częścią tą cholewki i jeszcze lepiej mamy się czuć podczas biegania. Podeszwa też jest zmieniona, są korekty. Tu widzimy głębokie cięcia. No właśnie, i już trzeba znowu przypomnieć, że są to buty nielegalne z dwóch oczywistych faktów. Po pierwsze, jeśli chodzi o zawody profesjonalne. Wysokość podeszwy 50 mm, czyli 5 cm oraz zastosowano aż dwie płytki karbonowe i trzy poduchy. Here you can see the construction of the Primex 2. गया है कि ज्यादा रिजिड फाइबर्स ऐसे पार्ट्स में हो जहां स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जैसे हील सेक्शन में और कम रिजिड फाइबर्स वहां जहां फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो जैसे फोर फुट। इसके मिड सोल में तीन लेयर्स हैं लाइट स्ट्राइक प्रो की और इनके बीच में दो कार्बन प्लेट सैंडविच्ड हैं। आउटसोल में कॉन्टिनेंटल रबर डाली गई है। W tym odcinku chciałbym jeszcze pokazać porównanie. W mojej prawej ręce znajduje się nowa wersja, w lewej starsza i widać na pierwszy rzut oka, że są to rzeczywiście buty bliźniacze, ale różnią się, jeśli chodzi o dobór detali albo więcej technologii. W tym bucie mamy co prawda taką samą myśl technologiczną, jeśli chodzi o cholewkę, ale już tutaj jest różnica na tej zasadzie, że w tych nowych butach jest zintegrowana tutaj osobna. Poza tym mamy do czynienia z podeszwą 5-centymetrową. Tu są jednak tak zwane pręty, a w tych butach zrezygnowano na rzecz płytki karbonowej. Jeśli chodzi o wagę, to nie czuć aż tak wielkiej różnicy. Rzeczywiście te są nieco cięższe, ale i tak te buty należą do ciężkich, przy czym jeśli weźmiemy wszystkie technologie, no to nie możemy mieć innych oczekiwań, że ten but swoje waży. Te buty są rewelacyjne, a te mam oczekiwania też bardzo duże. Adidas
Prime X Strong 1, Adidas Prime X Strong 2.